Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem w redakcji Nowego Łowiczanina jest pan Mariusz Siewiera, prezes Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, no ale najbardziej znany z tego ostatnio, że jest kandydatem Komitetu Wyborczego Łowicki.pl na burmistrza miasta Łowicza. Panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze naczelny, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, kilka pytań. Przed wyborami, przed decydującymi spotkaniami z mieszkańcami, przed decydującą fazą kampanii, gdzie spotykacie się z ludźmi bardzo często. Cztery pytania będę tylko miał. Mówił pan wielokrotnie w trakcie kampanii wyborczej w roku 2018 i powtarza pan to teraz, że będziecie dążyć do tego, żeby sprzedawać z bonifikatą mieszkania komunalne. Z drugiej strony, w waszym programie jest ujęte sformułowanie takie, że będziecie rozwijać budownictwo komunalne. Jak pogodzić to i to? Bo wyzbywacie się pewnej części zasobów, świadomie, prawda? A mówi pan, że będziecie budować. No to jest odpowiedź bardzo prosta, bo należy wspomnieć, że w latach 2006-2007 taka sprzedaż mienia komunalnego następowała. Ona była niestety skierowana do dosyć wąskiej grupy mieszkańców, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzieli, nie wszyscy byli gotowi też finansowo uczestniczyć w tym wykupie. Jak to powiązać jedno z drugim, pan redaktor pyta. Pieniądze ze sprzedaży mieszkań komunalnych mogłyby być wkładem do środków pozyskiwanych choćby z BGK-u na budownictwo komunalne kolejne. Są duże środki na te cele i wkład własny miasta mógłby wynosić tylko 15%. Więc tak naprawdę Lub 20, więc dzięki takiej operacji nie dość, że budowalibyśmy nowy zasób komunalny, który nie wymagałby dużych nakładów, choćby takich w utrzymaniu, bo wiadomo, że nowe utrzymuje się trochę taniej niż budownictwo to stare, a z drugiej strony mielibyśmy środki na wkład własny i jeszcze na kolejne inwestycje, choćby niezbędny wkład własny do środków KPO. Rozumiem. Sprawa właśnie wykupu z bonifikatą mieszkań komunalnych była jedną z tych, no tak wspomnieliśmy, że szedł pan do tamtych wyborów z tym hasłem. Jednocześnie ona była, czy chyba, że mnie pan poprawi, jednym z tych powodów, dla których pan zrezygnował z bycia wiceburmistrzem Łowicza, bo w tej, jakby nie mogliście tego przeforsować, prawda, w tej kadencji, kiedy pan zaczął być wiceburmistrzem. Odszedł pan po 8 czy 9 miesiącach. 8. Długo. Tyle trzeba było, żeby się zorientować, że nie da się przeprowadzić czegoś, co przecież miało być uzgodnione. Czy miasto to jest duży okręt i zmiana kierunków jego funkcjonowania wymaga czasu. Myśmy wielokrotnie próbowali tak jakby wdrożyć uchwałę Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, jednak pomimo umowy koalicyjnej, czyli na to, na co umawialiśmy się z panem burmistrzem, czyli między innymi, że będziemy realizować w części nasz program, choćby sprzedaż mieszkań komunalnych, ona nigdy nie nastąpiła. Powodów mojej rezygnacji oczywiście było znacznie więcej i o tym pewnie pan redaktor w wersji papierowej napisze. Tak, tak, tak. Bo ten film, proszę państwa, jest zachętą do przeczytania większego materiału, który napiszemy na podstawie rozmowy z panem Mariuszem Siewierą. Ale jeszcze jeden temat, który chciałem teraz poruszyć, tak jakby zajawić, mówiąc językiem dziennikarskim. Wspominacie w swoim programie na teraz obecnym o tym, że jakby zidentyfikujecie działania w kierunku budowy obwodnicy ulicy Bolimowskiej, obwodnicy Zatorza. Nawet jest to sformułowane przewidujecie podjęcie pilnych działań w kierunku budowy obwodnicy. No wie pan, to się robi, to się dzieje. Koncepcje są opracowywane. Trzeba przyznać, że to dzięki lobbingowi środowiska pisowskiego zostało to wpisane do programu 100 obwodnic. To się po prostu dzieje, więc po co wpisywać coś, co... Tak, to się dzieje, natomiast oczekiwania w stosunku do obwodnic są dużo większe niż ta jedna obwodnica, o której pan pisze, czyli ten jeden fragment. Natomiast tutaj cały czas następuje kwestia sporu i Generalna Dyrekcja ostatnio wydała komunikat, że ten przebieg trasy będzie inny niż miasto chciało. Czyli nie będzie wzdłuż tej drogi krajowej, tylko powstanie nowa nitka. Tak, ale powiedzmy odcinek, o którym pan tu pisze, że ulicy Bolimowskiej, prawda, no to on jest niekwestionowany, on jest w każdym... No nie,
No nie. On jest niekwestionowany. Znaczy ta obwodnica w tym kierunku, która ma być, ona ma iść przez Arkadię, tam na tyłach. Tak, to ma być nowa ścieżka, ma być pobudowany nowy wiadukt. Natomiast pan burmistrz chciał, żeby to było w ciągu tym komunikacyjnym. Tak, tak, ale nie, to może nie rozumiemy troszeczkę się. Ja zrozumiałem, że w waszym programie jest to, żeby podjąć w kierunku budowy obwodnicy ulicy Bolimowskiej, prawda? Bolimowska, ten fragment, który ma stanowić obwodnicę konkretnie tego zatorza, to on jest ujęty w każdym z wariantów i po prostu to, on jest bezdyskusyjny. W każdym z wariantów może jest. W programie jest ujęte to w sposób tak jakby bardzo mocno skonsolidowany, natomiast tutaj chodzi o większy zakres obwodnic. Dzięki poparciu trzeciej drogi, czyli PSL-u i Szymona Hołowni, mamy zaplecze w postaci ministra infrastruktury, który ewentualnie mógłby przyspieszyć te prace, tak? Czyli spowodować, że ta obwodnica rzeczywiście powstanie, bo na dzień dzisiejszy tych komunikatów odnośnie obwodnicy mamy sporo, czyli jej nowy przebieg, natomiast też mówi się o tym, że jednak poprzedni rząd nie zabezpieczył środków na ten cel. Więc tutaj trzeba będzie intensywnych działań, żeby te środki rządowe jednak się pojawiły. Znaczy on zabezpieczył na ten pierwszy jakby zakres tych 100 obwodnic, jak potem się mówiło o 150, to nie jest sfinansowane, natomiast to jest. Dobrze. Podjęcie działań właśnie, żeby komunikacja miejska, to też jeden z takich punktów ciekawych w waszym programie, żeby komunikacja miejska przestała mieć taką lukę, bo to nie istnieje obecnie, żeby mogła być poprowadzona, że kursy autobusów, żeby mogły być poprowadzone przez Nowy Rynek i przez ulicę Zduńską. Faktycznie wyobraża sobie pan, że to jest możliwe, żeby... Zna pan ten tłok, jaki tam jest? Znam ten tłok i dzięki takiemu rozwiązaniu być może ten tłok moglibyśmy rozładować, ponieważ wtedy ludzie mogliby parkować na Starym Rynku, czy na Nowym Rynku, czy w ich okolicach, w okolicy ulicy Koziej i sobie tą Zduńską przejechać komunikacją miejską, podjechać pod właściwe miejsce, czy pod właściwy sklep, do którego chcę dojechać. Jesteśmy trochę dziwnym miastem, bo patrząc na Warszawę, na Kraków, jednak w tych staromiejskich rewirach komunikacja miejska funkcjonuje. Tutaj to też tak jakby ten problem skomunikowania Starego i Nowego Rynku, on jest też szerszy, bo mówiąc o rewitalizacji Nowego Starego Rynku i ulicy Zduńskiej, myślimy trochę szerzej, myślimy o ulicach, które są niejako zapleczem ulicy Zduńskiej i które mogłyby też odciążyć ten główny ciąg komunikacyjny. Tu chodzi między innymi o ulicę Sybiraków i Kanoniczną, o której każdy zapomniał, ona jest ślepa. Jest wytyczona, tam jak się wejdzie na ten teren, no to jest obraz nędzy i rozpaczy. Tak naprawdę widzimy od zaplecza, jak wygląda nasze miasto, bo z jednej strony niektóre elewacje na ulicy Zduńskiej są, powiedzmy, w porządku, niektóre nie, natomiast jeśli zobaczy się tą ulicę od zaplecza, no to tam już jest katastrofa. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, na te tematy i na wiele innych tematów rozmawialiśmy z panem Mariuszem Siewielą przed kilkunastoma godzinami. Naprawdę odsyłamy Państwa do lektury ciekawego w naszym przekonaniu tekstu w Nowym Łowiczaninie w najbliższy czwartek. Dziękuję panu uprzejmie. Ja bardzo dziękuję również panu redaktorowi. Myślę, że będzie ciekawy artykuł.